Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Assassin's Creed 2. Jak dobrze pamiętacie, zakończyliśmy w naszej willi, jesteśmy w stronie, w pokoju, gdzie znajdują się strony kodeksu. Obok nas jest Mario, który chce nam pokazać pozostałe tajemnice willi, więc porozmawiajmy z nim. Ezio, my boy, I think it's time I showed you something. Dobra, wybaczcie ten dźwięk, który ewentualnie mogliście słyszeć, bo powiadomienie na telefonie mi się pokazało. Co my tutaj mamy, Mario? Prowadź. No, nie wiksuj się, tylko prowadź. Winks. Krypty, tajemnice. A zresztą wyprzedzę go i przejdę sam do przodu. Tam jest tajemnicze coś. Za kratą leży zbroja Altaira. Kratę blokuje 6 zamków. Te 6 zamków otworzymy używając 6 kluczy, które zdobywamy w epicki sposób. This is the sanctuary. It was built by my great grandfather to honor the memory of the Assassin Order and protect its secrets. Look around. These are the assassins who guarded the freedom of humanity when it was most threatened. And this is the armor of Altair. Little is known about Altair's life, but his armor is light and very strong. I'd give it to you, but I don't know how to retrieve it. My great-grandfather told me it would remain locked away until all its protectors were made whole. I heard rumors of crypts located throughout Italia, hidden tombs filled with treasure, where these 6 were moved centuries ago. Maybe they have something to do with it. In my younger days, I sought the 6 myself, with no success. Perhaps you will have better luck. Ludzie, powiem wam, że... Perfect synchronization. Słuchajcie, nie jestem pewien, czy trzeba zdobyć tą zbroję, żeby ukończyć grę. Wydaje mi się, że nie, aczkolwiek. Spójrzcie na to. Posąg Amaunet. Posąg Iltani, nie wiem kto to dokładnie jest, posąg Leoniusa. Tak czy siak, mamy tutaj, jak widzicie, miejsca, w które możemy włożyć klucze. Jest to 6 kluczy, które będziemy pieczęci, które będziemy zdobywać odwiedzając krypty rozsiane po Italii, jak powiedział sam Mario. Krypty te są naprawdę epickie i zajebiste. Są to najczęściej sekwencje, które opiewają albo wokół walki, skradania się, albo czystej eksploracji, skakania po odpowiednich powierzchniach. Tak więc w przeciągu całej gry na pewno odwiedzimy wszystkie krypty i na pewno zbierzemy wszystkie pieczęcie i na pewno odblokujemy zbroję Altaira, która jest najlepszą zbroją w grze. Jest epicka i jest też, ma też epicki kolor, co zobaczycie zresztą jak będziemy ją odblokowywać. Ale na razie niestety musimy stąd wyjść, ponieważ w tej chwili nie zdobędziemy tej zbroi, nie otworzymy krypty. Nie wiem, czy są jakieś chujowe haksy do tego, nie mam zamiaru ich używać, mam zamiar grać w tą grę jak przystało. Wyjdźmy zatem z willi, tutaj nasza siostra nas nie interesuje, ten zjebany architektus też nie, wyjdźmy sobie z miasta, widzę, że tak, chyba już wymagane przez nas będzie przejście z powrotem do Florencji, z jednej strony dobrze, bo trochę willa mi się znudziła, nie ma tutaj zbyt wielu rzeczy do roboty, nie mam niestety hajsu, żeby sobie trochę moją zbroję kupić, już lepsze nagolenniki Herschmita, czy jakąś tam kurwa nazywał, nie pamiętam, albo miecz lepszy, ale spokojnie, teraz przejdziemy do Florencji i nareszcie zacznie się taki autentyczny gameplay Assassin's Creed 2. O ty, gdzie będzie dane nam naprawdę, wiecie, robić co nam się podoba, czy może właśnie szukać skrzyneczek ze skarbami, czy może otwierać, szukać stron kodeksu, czy chodzić do Leonarda, czy wykonywać misje poboczne, czy wykonywać misje główne. Jak tyś na tego konia wsiada, Ezio? Dobra, jedziemy zatem. Patataj, madafaka patataj, że tak się wyrażę. Kontynuujemy do przodu. Florencja, tak, Florencja będzie naszym celem. Pierwsze co zrobimy to chyba, o ile nie będzie jakichś filmików tutaj, odwiedzimy Leonardo da Vinci, ponieważ mamy dla niego stronę kodeksu do przetłumaczenia, wtedy zwiększy się nasze maksymalne zdrowie.
Republika Fiorentina. 1478 rok. To już 6 lat po odkryciu Ameryki. O, ale jaja. A tam Indianosy. Ciekaw jestem, że tak bardzo się wszystko rozwinęło w Europie i w krajach przynależnych do Europy, a kurwa nie w Ameryce. Przejaja. Używanie punktów widokowych. Punkty widokowe mam w dużej mierze zsynchronizowane obok, ponieważ synchronizowałem je wcześniej. Tutaj dalej mamy to misję pobicia dostępną. O, tutaj mamy też narysowaną Italię, gdzie się znajdujemy, gdzie jest nasza willa. Tutaj jest Toskania. A tutaj mamy Florencję, w której obecnie rezydujemy. Słuchajcie, pójdę sobie do tego punktu widokowego, bo mogę. Bo mam otwarty kurwa świat, po którym łażę jak chcę. Mam nadzieję, że dojście do tego punktu nie będzie jakoś skomplikowane, że nie będzie to jakichś zjebanych murów, które mnie powstrzymają. Nie. Myślałem, że ta czarny pasek na tym to będzie mur jakiś, który mnie zablokuje, ale nie, tak nie jest na szczęście. Punkt widokowy pomoże nam się zorientować w terenie, jak to zwykle bywa w Assassinie. Ezio, do góry. Nie opierdzielaj mi się, tutaj będziesz skakał prawo, lewo. Bardzo fajnie są te wszystkie budynki zaprojektowane, nawet nie dość, że sensownie wyglądają, to też sensownie idzie się po nich wspinać. Oczywiście wiecie, ja tutaj zawsze idę, jak pamiętam, jak grałem w Assassin's Creed Revelations, to mówiłem, że kurwa, jak to jest możliwe, albo nawet jak grałem w trójkę, że człowiek potrafi się tak wspinać, ale poglądałem trochę filmików i pogadałem trochę z ludźmi i autentycznie, naprawdę, ludzie, którzy specjalizują się we wspinaczce, mają tak bardzo, kurwa, silne mięśnie dłoni, że sobie nawet nie wyobrażacie. Ty, chodź. Frajerze. Dobra. Tak więc w sumie to jest naprawdę możliwe. Ludzie, którzy zajmują się zawodowo albo bardzo, wiecie, ambitnie, hobbystycznie wspinaczką, potrafią odpierdalać takie rzeczy, że trudno mi to po prostu ogarnąć. Tam jest Leonardo. Chodźmy do niego. Nie mamy tutaj nic w pobliżu innego do roboty. Niech nam odszyfruje te strony kodeksu w tej chwili. Leonardo! Ezio, you are still alive. Look at this place. The past 2 years have been kind to you. But you are not the same at all. Dwa lata? I was hoping you might be able to help me with something. Anything for you, my friend. Haha! You found another one! How exciting! Wybaczcie, this one is tricky to break. Clever in its use of ancient languages. Maybe if I just... Oh, it seems to be a manual of sorts for different assassination techniques. May I see it? Wait, what's that? It's not so much a design this time, just a series of sketches. What to make of all this? Of course, and why not? What an inspired idea. Can you make it for me while I try what's in that manual fragment? Take it. I'll have my assistant set up some dummies for you to practice with. Hey, Vincenzo! Asystentów teraz ma bogacz. Przećwicz kilka nowych technik zabijania, gdy Leonardo pracuje nad stronami kodeksu. Oj, powiem wam, że te techniki, które teraz poznamy, są naprawdę zajebistą rzeczą wprowadzoną właśnie w Assassin's Creed 2. Tego nie było w jedynce i są mega zajebiste. Dobra, okej. Okay. Wbijamy w takim razie tutaj. Tak. Przećwicz techniki likwidacji na dziedzińcu. Tak, wskoczyłem sobie w sianko, zyskałem 1 kwadrat zdrowia, zajebiście. Wow, czy nie dość, że zyskam zdrowie, to jeszcze kurde nauczę się nowych technik, zajebiście, dokładnie. Teraz przedstawione nam zostanie parę różnych technik typu zabójstwo z ukrycia. Możemy być w sianku, zabić kogoś, wciągnąć go do tego sianka i jego po prostu nie ma. Zajebista sprawa. Druga rzecz. To jest coś, co w jedynce dało się zrobić pewnymi trikami, ale teraz jest, że tak powiem, wprowadzone domyślnie, czyli zabójstwo z powietrza. Nasz Ezio automatycznie skacze i zabija przeciwnika. Zajebista sprawa, szczerze mówiąc. A wejdziemy sobie teraz tam. No, dobra. Jakoś się wspiąłem. Zabójstwo. Ezio łapie gościa, wbija mu w klatkę piersiową, czy tam w szyję mieczyk i go nie ma. Nie, frajerzy. Dobra, co mi jeszcze powiesz, Leonardo? I've done it. Come quickly. Look. Take it. Try it. Thank you, Leonardo. Non c'è di che. There's someone I need to see while I'm here.
I cannot approach him publicly. Would you know a way? La Volpe. The fox. Shh. Capisco. But do you know where a fox might roam? Perhaps near the Mercato, where the thieves dwell. Sta attento, amico. Położenie stron kodeksu jest ujawnione po dotarciu do punktów widokowych. Czy mam jakieś strony kodeksu w tej chwili pokazane? To jest coś, co wolałbym, wiecie, zrobić od razu, kiedy tylko pojawi mi się taka możliwość. Mam misję pobicia, nie widzę żadnych stron kodeksu w tej chwili niestety, ale patrzę w ogóle, jaka część tej Florencji jeszcze jest dla mnie do odkrycia. Tak więc wiecie, ho ho ho, w sumie trzeba będzie odkryć wszystkie te, wszystkie części Florencji. Tu może nie będę się na razie udawał aż tak daleko, nie będę się zapuszczał. Zrobimy sobie misję pobicia za to, skoro już jesteśmy w okolicy. Tak, nareszcie zaczyna się, kurde. Zaczyna się po prostu element, cała właściwie gama możliwości jest przed nami w tej chwili udostępniona w Assassin's Creed 2, która jest po prostu najsmaczniejsza, czyli oczywiście, jak to oczywiście w Assassin's Creed było od jedynki, a zostało mega ulepszone w dwójce, otwartość świata i mnogość rzeczy, które można w nim robić, a w Brotherhoodzie, jest jeszcze lepiej. Właściwie to Brotherhood może być trochę gorszy od Assassina względem fabuły i feelingu, tak jakby. Aczkolwiek ma też o wiele, dużo fajnych mechanik wprowadzonych, to znaczy dużo misji pobocznych. Tam naprawdę momentami nie wiedziałem, co robić. That faithless husband of mine is cheating. I know it, as do all the neighbors. Please teach him a lesson for me. Teach him a lesson for me? No okej. Okay. Madame, I shall do that quickly. Pobij niewiernego męża. Chodźmy do męża. A raczej przesprintujmy do męża. Niech go chuj, niewierność musi ponieść karę. Znaczy niewierny, kurwa, nie niewierność. Mam go niestety pobić tylko. Nie mogę go zabić. Gini szmateksie, proszę bardzo. Kurwa, jakie combo. Jeszcze coś, frajerze? Donato! She wins! I give up! That bitch! I mean, wonderful wife of mine! I'll go home! No i ciekawe, co jego żona w tej chwili niby zrobi. Co, on wróci sobie tak spokojnie do domu i... A ta tira tirira, będzie wszystko sporo, fajnie, o kochanie, chodź, zrobię ci kurwa gulasz, a potem flaczki, nie? Coś takiego. Pewnie wrócą do domu, jakby nigdy nic się nie stało. Ach, tamte czasy, po prostu dziwne czasy. No ale takie czasy, nic się nie poradzi. Czekajcie, kurwa, bo coś mnie rozprasza cały czas i to z mojej własnej woli. Ty, kto tam, jakiś wskaźnik śmieszny biegł? Widzieliście? Pokazywało to jakiś wskaźnik, jakiś z dupy. Kto to jest? To jest kurier Bordziów. O! Nie, to jest złodziej, kurwa. To jest złodziej, tylko mi nie pokazało, że mnie okradł, a to chuj, widzicie, są tutaj takie motyw takich kieszonkowców, którzy potrafią do nas podbiec i zajebać nam hajs, ale chyba nic mi nie zajebał. Anyway, tu jest kowal, ja sobie zakupię w tej chwili uzbrojenie, coś co będzie lepsze od mojego miecza w każdym znaczeniu, to znaczy najlepszy będzie inny mieczek po prostu, tutaj stary miecz syryjski, me gusta. To myślę całkiem ulepszy moje możliwości bojowe. Coś sobie mogę naprawić, bo trochę mi się podpsuło ze względu na dmęż. No i w sumie też bardzo chętnie bym... O, mam już, kurwa, patrzcie jakie to jest drogie, ale jakie jest ładne, ma jakieś takie w ogóle wzornictwo jest na nim ukazane. Dobra, moja ty mapo, co mi jeszcze ciekawego pokażesz? Odwiedźmy sobie ten punkt widokowy, nie będę, wiecie, czasami sobie zrobię punkt widokowy, wejdę, zsynchronizuję, ale nie będę znowu już, wiecie, napierdalał jak szalony. Wartość Montre Gioni wzrasta, z jakiej dupy? Nie wiem. Tak po prostu? Z biegiem czasu? Nieważne. O 15 zwiększył mi się dochód, jeżeli wartość wzrosła o 150. Taka szybka matematyka, nie? Super, kurwa. Jestem matematykiem. Tutaj mamy w ogóle maklera. Albo chuj, lubię tak zabijać w sumie. O! Tak, wbił. Wow. Czy wy
to kurwa widzieliście? W ostatniej chwili odbiłem się od jego kurwa ciała i wyskoczyłem z powrotem. Fucking epic, zajebiście to wyglądało, Jesus. W powietrzu się odskoczyło od jego ciała i wylądowało z powrotem na budynku, like a boss, naprawdę. Bardziej epicko to nie mogło wyglądać. Tak, czym by się tutaj jeszcze zająć? Zeskok. Idealnie. Zerwę sobie plakacik, który gdzieś tutaj w ogóle jest na ziemi. Dings. No właśnie, wieszałem kurwa w takich miejscach. I kto tutaj zobaczy ten plakat? Czemu nie mógł niżej, znaczy wiecie, na poziomie wzroku tego rozwiesić? To prawda, to tutaj nie ma absolutnie wpływu na to, jak mnie poszukują. Jak plakaty wiszą, no to kurwa wiszą. I one są tylko... One istnieją po to, żebym ja je zrywał, ale nie zmienia to faktu, że w sumie mogłoby być to trochę bardziej logiczne. Dobra, kupiłem sobie lepszą broń. Stary miecz syryjski jest w moim wyposażeniu. Ostrze bym sobie trochę dokupił, ale na razie, wiecie, pozbieram hajs. Bum, nie macie. Troszeczkę mimo wszystko rozgłosu zyskuję. W ogóle patrzcie na ten epicki mod. Znaczy, przeszukam go sobie, to jedno. Kurwa, 3 floreny, tyle wygrać. Można zajebiście rozpraszać ludzi i ściągać ich uwagę, zrzucając ciała. Jebut i ludzie... Ła, 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 kurwa, ciało, ruchaj póki ciepłe. I wiecie, i taka sytuacja, ale... Nikt nie pomyśli o tym, żeby odskoczyć od tego ciała w powietrzu, nie, tak. Hops, hops, do góry. Jestem kawałeczek od tego mojego celu misji, ale chuj, idziemy. Tu jest sianko gdzieś. Co się kurwa stało? No siano. Dobra. Zaskoczył mnie do końca tak jak chciałem. To jest to co Leonardo mi wskazał. Coś tak ty. Widzicie tego gnoja? Chodź, do góry. To jest chyba ten złodziejaszek. Czy... Tak. To jest kieszonkowiec. No chodź. O ty sukwo, chodź. I'm sorry. Can we talk about it? On him. Wiem, że można się... O kurwa, o Boże, co ten ziomeczek zrobił w ogóle? Gdzie jest? Górą będzie szedł gnój. No, widzicie tam. Gdzie będziesz kurwa skakał? Tam górą będzie biegł cały czas, serio? No tu nie, o kurwa, tam pobiegł. Ja cię dopadnę, zajec. O, tutaj idziesz, to był błąd. Ziomuś. Frajer. O, chcesz się bić? No dobra. No kurwa, chciałem uniknąć i go dźgnąć. Ja pierdolę. Dobra, trzeba powalczyć tak, że tak powiem, sensowniej. To znaczy nie próbować unikać jak prosik. I pięknie wykuło combo. Teraz odbijemy jakiś atak, na przykład tak. A tego wykończymy super kombosem. Perfekt. Troszeczkę rozgłosu zyskałem, bo zabiłem paru ludzi, ale w sumie wyjebane. Znacznik. Co my tutaj mamy? Polowanie na lisa. Odszukaj La Volpe... Aha, listę z ziomeczek, którego ja mam odszukać. No dobra. Odpalimy sobie zapewne orli wzrok. Oczywiście wielki upgrade względem pierwszej części jest... Aha, Boże, przecież ja tutaj zamordowałem całkiem sporą grupkę ludzi, to może nie będę się tak po prostu pokazywał. Można biegać i jest orli wzrok z perspektywy trzeciej osoby. O skurwysyn, ukradł mi coś. My pouch, my money. Your money! I don't have your money! O, zabiera nam tylko setkę, co prawda. Ale to jest takie, wiecie, bardziej kurwa symboliczne. Powalenie szmatek. I really have no interest in. Czemu jesteśmy kurwa na dachu? So give me back my money and we'll call it even. Not so fast. What do you want? Who are you? They call me many things. Murderer, tagliagole, thief. But you may call me La Volpe. At your service, Messer Ezio. How do you know my name? It is my business to know everything in this city. Isn't that why you're here? Indeed. I need to find someone. To know where he'll be before even he does. Who?
Francesco de Pazzi. There's word on the street of a caravan just arrived from Roma. A secret meeting at sunset tonight. You can learn something of Francesco's whereabouts there. Do you know where it is to be held? Ma certo. Let me know when you are ready, and we'll go. Ah, yes. Here is your money. A to cwaniaczek, cwaniaczek. Jakaś karawana, tak? Karawana, karawana, cześć. Proszę, jak pięknie. Co tam, lisie? La Volpe. Tak, to jest nowoczesny sposób poruszania się. Hajsy jakieś chyba mi gdzieś wpadł, słyszałem. Follow me, but we must move fast. Think you can keep up? Nessun problema. Nie, kurwa, jestem za wolny. Spotkaj się z La Volpe w Santa Maria Novella, okej. Nie ma sprawy, La Volpe. A, będzie napierdalał po dachach, co? To jest pewnie jeden z tych... A dobra, w skrzyni w willi mam trochę hajsy, ale to jest trochę mało w porównaniu do tego, co mogę zyskać innymi sposobami. Dobra, dawaj, co jesteś zwinniejszy od tego skurwysyna. W ogóle taki skok, jaki on tutaj wykonuje, jest mega. What are you doing back there? I said to keep up with me. Boże, jakie to wkurwiające jest, Jesus. Ja widzę przecież, kurwa, jak on biegnie i naprawdę nie musi mnie pouczać non-stop, ale nie. Gra mi się każe zatrzymać i popatrzeć na to, jak on biegnie. O kurwa, żeś wskoczył w to siano, ziomuś. Dawaj. Dobra, złapał się. Jaka muzyka epicka, ja się zamknę, posłuchajmy. Here we are. Francesco Di Pazzi is meeting his people inside that church. How do I join them? There are catacombs that run under the city. They will lead you to a place where you can eavesdrop on the meeting. Grip that stone handle, turn it, then slide it down. Thank you for all your help, Volpe. Buona fortuna. O, fuck yeah! W tej chwili następna misja, którą będziemy mogli tutaj rozpocząć, będzie związana z katakumbami. Tak, tak, ludzie, katakumby! Nie wiem, czy będziemy wchodzili teraz w te katakumby, ale na pewno pójdę sobie w tej chwili zsynchronizować punkt, bo w sumie jestem... przytrzymaj, żeby wspinać się szybciej. No, good to know. No, ty, makler! Coś... Nie, ziomuś, uważaj, Ezio, spokojnie. Bez spiny są drugie terminy. Hops. Dobra, okej, złapał się tutaj. Do góry. Mam tutaj w ogóle ziomusia, który mi się nie podoba. Tak, wiecie, wizualnie gin. To ostrza są nadal OP. I to tak trochę zbyt OP, ponieważ nadal zapierdalają każdego na hita. Namierzę go? Nawet nie muszę. Dobra, przeżyjesz. Dzisiaj przeżyjesz. Znaj łaskę pana Tivolta. Pozwalam ci żyć, paziu. Tiruriru, o, orzełek, który zawsze oznacza punkt widokowy. Ja w ogóle znalazłem sobie zajebistą rozrywkę, kiedy lecą filmiki, ja nawet wiem, co się w nich będzie działo. To odpalam sobie, mam odpalony, kurwa, Candy Crush Saga na telefonie. Synchronizowałem się, kurwa, z Facebookiem i gram. Albo na przykład, kiedy się teraz punkt synchronizuje, ja przesunę się, kurwa, ze dwa cukierki, ja co? Dups, kurwa, teraz... gdzie tutaj są trzy fioletowe, kurwa. Cztery bym gdzieś chciał ustawić, ale chyba nie wiem, czy mi się uda tak naprawdę. Tutaj, dobra, i tak nie przejdę tego poziomu, chuj w dupę. Zeskok! Jebnuło. Dobra, o, jest kurwa strona kodeksu, proszę bardzo, wiedziałem, że warto. Damy się potem z tą stroną kodeksu do Leonarda, ale najpierw ją sobie zdobędziemy. Zdobywanie tych stron kodeksu nie jest takim pikusiem, ponieważ one zawsze są bronione. Zawsze są w takim śmiesznym domku. Domka zwykle bronią strażnicy. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. O, widzicie, jest tam trzech strażników. Dokładnie.
Spróbuję sobie podejść do nich tak. O, podszedłem po chuju, czekajcie. Właś wyżej, ziomuś, właś. Przejdź w prawo. I tutaj wejdę sobie na to. I mogę wykonać assassination z powietrzation. Uwaga! Wybiorę sobie ukryte ostrze, nawet podwójne ukryte ostrze. O kurwa, to bym zrobił. Zabójstwo. Dwóch naraz, szmato makler. Oczywiście, niestety, od razu się zleciało 6000 strażników. Pierdol się ze swoim młotem. I kombo siadło pięknie. Dobra, teraz ktoś mnie zaatakuje i go zdejmę. Albo nawet... Komba mi nawet wychodzą, zauważyłem. Śmieszna sprawa. I strona kodeksu bezproblemowo zdobyta. Otwórzmy sobie stronę tego kodeksu. Yeah. Strona kodeksu, tak. To może teraz na samo zakończenie odcinka popracujmy nad tym, żebym nie był taki rozpoznawalny, bo kurwa, gdzie są ciała, tam wszyscy myślą, że ja zabiłem. No i mają rację. I jedna strona z kodeksu. Kurwa, grubasie weź. Wszyscy tacy grubi są w tych Włoszech, no tak. No dobra, nie wszyscy, ale sporo widać tutaj takich grubasków. Spowodowane jest to zapewne tym, że niektórzy sobie lubią we Włoszech pojeść syto, szczególnie, że makaron jest osią wszystkich posiłków. No i oczywiście, kurwa, taki malutki kawałeczek rozgłosu mi musiał zostać. Co za bullshit. Dobra, nieważne. A ile to mamy na zegarku? 26-25 mniej więcej. Widziałem, że tam było jeszcze... O właśnie, mamy punkt synchronizacyjny. Pobiegniemy sobie do niego jeszcze sobie. No i się... Ło kurwa, to teraz trochę gorzej ze mną. Nie spodziewałem się, że tak bardzo się dojebie. Aż se walnę, wiecie, flaszeczkę. Ciekawe, jak on zażywa to lekarstwo. W sumie, nie wiem, wypija, wysysa, wylizuje. Może to jest... wiecie... Tą ampułkę, która wygląda dość przerażająco, z której teraz nie pokażę, może to jest czopek. Wiecie, tak szybko podczas walki aplikuję sobie takiego czopa w tyłek. O Boże, nie. Come on, please, no. Dobra, okej, okay. Czerwony cukierek jest. Nie no, żartuję, nie napierdalam, no znowu Candy Crusha, to bez jaj. Dotarłeś do punktu, super fajnie. Zeskoczymy sobie do sianka i zakończymy odcinek, moi drodzy. Dlaczego robię trochę krótsze odcinki, jak mówiliście? Staram się robić odcinki 25 do 30 minut teraz. Łatwiej mi się to nagrywa trochę, łatwiej mi się to potem... No nie, no montuję łatwiej, to nie, to bym skłamał, gdybym tak powiedział. Ale łatwiej mi się to nagrywa i myślę, przyjemnie się to ludziom ogląda w sumie. Czemu? Bo tak, bo i tak ludzie często mają w zwyczaju nie przywiązywać jakiejś strasznej uwagi do filmu więcej niż 10 minut średnio. Ale to są czyste statystyki, plus myślę krótsze odcinki są tak jakby przyjaźniejsze w odbiorze. Trzymajcie się ludzie, jeżeli odcinek się podobał, nie zapomnijcie go ocenić i do zobaczenia następnym razem. Hej, hej, cześć, cześć, bye, bye, yo!